As you can see, we've got the microphones today, which was an upgrade for us. So let us know if the audio sounds better, or if at least it just sounds a bit more comfortable to listen to. Witajcie w najnowszym odcinku 8 mila historię bramkarza. To jest odcinek 13. 13th episode. Sukces, cały czas idziemy do przodu. Teraz mamy w końcu schemat nagrywania, że co piątek o 19 są filmiki, więc zapraszamy zawsze tutaj na tym kanale Daniel Lalewicz lub na Spotify'u, żeby słuchać najnowsze odcinki. Dziękujemy każdemu za komentarze i za wsparcie, za lajki. Widzimy, że podoba się każdemu nasz show. Pozytywne komentarze, nie? Z reguły. Tak, tak. I mam kilka takich komentarzy tutaj i przeczytamy. Jak zawsze to robimy na początku. Angelika, 89 Andzia, mówi, ale ciekawe, wow, jak twój tata tam przeżywał i tak ustawiał i telepał tym towarzystwem. Tata jest wielki, oglądam i zawsze czekam na następne. Super, róbcie to dalej, dobry materiał na książkę. A nawet rozmawialiśmy kiedyś, żeby była książka. No, taki lekarz w Anglii, którego znam, powiedział, Dan, you should write a book one day. I'm telling you, Dan. I nie tylko on, ileś osób mi mówiło. Ja tam coś opowiadałem, tak, jakiś taki random story, wiesz, typu tam, coś mi przyszło do głowy. Ja mówię, ej, słuchaj, taką sytuację, nie? A oni, że ty, że to trzeba książkę jakoś napisać, tylko to było lata temu, no teraz odchodzimy od książek, coraz mniej ludzi czyta książki. Ten attention span, jak to się mówi, podział uwagi, czy tam poziom koncentracji spada szybko, tak. Nie? Bo jest monotonne, nie? No wiem po sobie, nie? Jak, ile kiedyś czytałem, a ile teraz, nie? Muszę się teraz zmuszać. No, może się ktoś mimo kiedyś wszystko znajdzie. To jest dobry pomysł. Może się ktoś kiedyś znajdzie, kto by chciał to napisać. Spisać. Z moją pomocą, nie? Dokładnie. No. To jest dobry pomysł. Jak jeszcze raz, ja ciekawe, jak twój tata tam przerywał i tak ustawiał i telepał. Przerywał. On nie wiem, o co chodzi dokładnie. Przerywał tym towarzystwem. Mhm. Coś w tym stylu. Nie jestem pewien, o co chodzi, ale jak ustawiał i telepał, no to powiemy, jak, nie? Odpowiedzi będą na to pytanie. Super. Kolejny komentarz. Super odcinek, mój ulubiony content na YouTubie. Wow. Czekam na kolejny To już odcinek. Jest naprawdę duży komplement, że dokładnie. Ktoś, na YouTubie są setki milionów filmów, godzin, że ktoś powiedział, godzin dziennie. Że to jest ulubione, no to naprawdę nic większego no, nie może się ten, nie można powiedzieć nic o większej jakiejś wyrazistości, tak? Dokładnie, super. I to jest z reguły taki, bo ja też siedzę w social media i wiem, jakby analizuję, jak działa wybicie na różnych platformach. Jednak YouTube jest platforma, którą jeszcze nie pokonałem, ale może z tym podcastem to zrobimy. I z reguły takie komentarze wskazują na to, że kanał ma lub jakaś seria ma potencjał. A fajnie tak wiedzieć, że ktoś czeka na odcinek i jeszcze ktoś ci powie, że to jest ulubiony content, nie? Że do kogoś można tak trafić. Nie? No. No dzisiaj zapowiadam wam też na pewno ciekawe historie. Nie? Super. Kolejny komentarz. West London XXX5549. Dobra historia. Odpalam wcześniejsze odcinki, żeby nadrobić. Szykuje się dobra seria. Trzymajcie fajnie, się. Fajnie, dzięki. Super. Tu już mamy taki wielki komentarz. Może mi pomożesz z tym. Zajebiste historie. Fajnie, że coraz dłuższe odcinki można słuchać w nieskończoność. Ciekawsze od niejednej książki. Oprócz historii bardzo ciekawe są też spostrzeżenia i poznanie nowego punktu widzenia. Może ty przeczytasz tą część, bo to mnie trochę przeraża, nawet patrząc na to. Chciałem zadać pytanie, ale wcześniej się nie odważyłem. Odnośnie emigracji, gdy wygrałeś loterię, studiowałeś i ogólnie prowadziłeś życie, więc moje pytanie o samą decyzję wyjazdu i porzucenie dotychczasowego życia, rodziny, bliskich. Wiadomo, że z partnerką to trochę łatwiej, ale jednak wyjazd w nieznane na drugi koniec świata.
na czas bliżej nieokreślony. Pewnie sytuacja w kraju w 90-tych latach niezbyt zachęcała do pozostania. Oprócz tego jeszcze tak bardziej prywatnie co do tęsknoty za krajem. Czy były rozważania powrotu? I czy co jakiś czas odwiedzałeś Polskę? Pewnie i tak byście to później wyjaśnili. Dlaczego opuściliście Detroit dla UK? Dość osobiste pytanie, ponieważ sam myślę na tę migrację, ale może nie tak daleko i na sam koniec takie luźne pytanie. Dlaczego nazywałeś syna tak samo jak ty? Wiem, że to fajne imię, bo sam się tak nazywam. Ale trzeba mieć silną psychikę, żeby tak zrobić. Albo po prostu to niepopularne w Polsce, a bardziej w USA. Pozdro padowy i czeka na więcej, bo historie, jak i spostrzeżenia bardzo wartościowe. Fajnie, fajnie. Wstęp do książki już jest, nie? Takie to długie, nie? Ja to wyjaśniałem w jednym z jakichś początkowych odcinków, że ja urodziłem się wiedząc, że chcę wyjechać do Stanów, nie? Po prostu tak jakby miałem to wrodzone w sobie, nie wiem. Mówiłem, że ledwo nauczyłem się mówić i chodzić, już babci obiecywałem, czy tam cioci od babci siostrze, że wyjadę kiedyś do Stanów, nie? A to, że się przydarzyło, to już jest akurat łód szczęścia, ale nie miałem żadnych wahań, nawet nie spojrzałem się za siebie. To jest tak jakby, nie wiem, ktoś wygrał w totka, kasa wpłynęła konto i ktoś by się zastanawiał, czy mam to wydać, czy jednak pracować dalej i może nie ruszać tego, to nie miałem w ogóle nawet, w ogóle nie, za niczym nie tęskniłem, po prostu wiedziałem, że przecież mogę sobie przyjechać, kiedy chcę. I tak, przyjeżdżałem do Polski w odwiedziny. Przyjeżdżałem, no nawet mam zdjęcia może z tego czasu, z odwiedzin jakieś tu w domu, to możemy parę pokazać. Tęsknota, nie było żadnej tęsknoty. To, co tam przeżywałem, odkrywałem, świat był zbyt ciekawy i intensywny, żebym tęsknił za tym szarym, biednym życiem w post-PRL-owskiej Polsce lat 90. W tym chaosie tych cwaniaczków i ten, w niskich zarobkach, w chaosie prawnym, nic, absolutnie za niczym nie tęskniłem. I to jeszcze nie było internetu, także nie mogłem sobie sprawdzić, nawet nie wiedziałem, co się w kraju dzieje za bardzo. Ale to akurat, może jestem takim typem, żadnych rozważań co do powrotu nie było na początku. W ogóle tak samo się czuję, bo ja przyjechałem do Polski, znaczy przyjechaliśmy kilka lat temu, to wcale też nie tęsknię za Anglią, a ludzie się pytają, czy tęsknisz za Anglią i nie tęsknię. No. Bo jak się ktoś zajmie czymś, że masz nowe życie, ale idzie coś, się dzieje coś ciekawego i jeszcze masz pieniądze, to nie tęsknisz. Prawda. No. I tam też nie ma zbyt do tęsknienia, jak życie się zmieniło, prawda? Nie tęskniłeś za Polską, bo szare i nic tam nie było, a teraz przyjechałem do Polski i nie tęsknię za Anglią. A czemu nazwałeś mnie? A, dlaczego? No Daniel. Bo zauważyłem, że tam się każdy nazywa Junior. Imię syn Junior. To był taki standard, że właściwie nie wiem, nie pamiętam tego momentu, ale wydawało się to jakimś normalnym pomysłem, nie? No, na serio, nie wiem. No? Nie pamiętam. To nie było jakaś tam, że okej, okay, i tyle, nie? Wow. Bardzo po amerykańsku, nie? Załatwiłem sprawę, nie? Tak. Widocznie byłem zainspirowany takim nazewnictwem, popularnością takiego nazewnictwa. Bam. A mi się podoba. Nawet też. Floyd Mayweather Jr., Roy Jones Jr., nawet bokserzy, nie? Prezydenci. George Bush. No, George Bush. Kennedy, ta, senior. Chyba. Więc jak najbardziej to jest normalne. Tak, to jest standard tam, no. To co, przechodzimy do kontentu jeszcze kilka właściwego? Jeszcze kilka. Tutaj mam. Twój tata przypadkowo wyjaśnił też tytuł serialu z lat 90. Miami Vice, czyli to była policja obyczajowa Miami. Komentarze oczywiście dla zasięgu. Czekam na następny odcinek. Coś o Miami Vice? Czy tak nie do końca? No Vice, tak, obyczajówka, policja. Mhm. No, zajmują się
prostytucją i łamaniem przepisów w rozrywce, coś takiego, prawa w dziedzinie rozrywki, nie? No tak, bo tam hazard może, to nie wiem, od hazardu jest chyba inny, ale Vice generalnie to policja obyczajowa, czy w klubach nie są łamane przepisy, nie? Mhm. No tak, nie jestem ekspertem od tego, ale w PRL-u też była obyczajowa milicja i to jest odpowiednik, nie? Fajnie. Kolejny komentarz. Oglądam was od początku i podobają mi się te historie. Prośba o wstawienie więcej zdjęć z tamtego okresu, klimat tamtych czasów. I przeczytałem ten komentarz, bo chcę jednak tak zrobić. Często wstawiałem zdjęcia z internetu. Jeśli było zdjęcie tamtego klubu lub jakiegoś budynku, o którym opowiadasz, albo postaci, tym razem zrobię inaczej i wrzucę zdjęcia, z po prostu nasze zdjęcia, które były robione. No, to ja ci mówiłem, że ludzie chcą więcej zdjęć i ja też jestem najbardziej za. Natomiast ja nie mam żadnych zdjęć z klubu, bo to nie były czasy, gdzie ktoś chodził z takim aparatem do pracy, bo nie wiem, co by się stało, ktoś nie dokumentuje czegoś, co na co dzień przeżywa. Nikt nie chodzi z aparatem do pracy, nie robi zdjęć, dlatego myśmy też nie robili, jeśli chodzi o klub. Przeszukałem cały internet, ten budynek jest zburzony od lat. No. Nie ma go i nie ma żadnych zdjęć, żadnego Google Maps, nic takiego. Napisałem do kolegów, to powiedzieli, że Kyrie, o nim też kiedyś będzie, to był nasz menadżer po śmierci naszego szefa i być może on ma, także jak coś dostanę, to pokażę. Chciałem choćby sam ten budynek pokazać, nie? Ale bo ten budynek został zburzony. Mówiłem, że był stary i nic nie warty, nie? Wow. Ale damy foty, nie? Jakieś damy, co damy. Ja ci tam dam z albumu. Nawet to... teraz będą się pewnie wyświetlać różne po prostu czasy z zdjęcia z tamtego okresu. My 30 plus oglądamy, to nasze dzieciństwo i każdy miał kogoś w rodzinie, kto wyjechał do USA, a później 8 mila i cały świat z zachodu do nas wbił. Apel do słuchaczy, spamujcie i innych twórców, trzeba promocji. No... Dokładnie, jestem 40 plus, więc target się zgadza. 100 razy wolę was posłuchać niż jakiś głupot w necie. Samo życie. Mam rodzinę w USA, ale nie mówią już po polsku. Nie mówią już po polsku. To już 5., 6., 7. pokolenie emigracji. Detroit to inny świat. Może zróbcie zbiórkę na Patronite na rozwój kanału i waszą podróż do USA. Patronite może być dobry pomysł. Zgadzam się z pomysłem założenia Patronite. Nie wiem, jak to po polsku, bo po angielsku jest Patreon. Trochę inaczej się nazywa nazwa. A to jest Patronite? Patronite. 42 lata. Dla mnie the histories, te historie są fascynujące, zanim Zachód zapanował w Polsce. No taki Zachód na szczęście nie zapanował w Polsce i mam nadzieję, że nigdy nie zapanuje, ale wiem o co kolega chciał powiedzieć, no, że mamy po prostu teraz to, co oni mają tam, nie? Tak. A najpopularniejszy komentarz z ostatniego filmiku, Daniel, zrób jeszcze wywiad z mamą, jak ona znosiła życie w takim niebezpiecznym mieście i to, że tata miał tak niebezpieczną pracę. No, może kiedyś się zgodzi, ale ciągle o tym opowiada, jak tam na przykład jesteśmy z jakimiś znajomymi, albo na przykład z rodzicami Ani czy coś, to no i twierdzi, że jak mnie tam nie było do którejś godziny, no to już się budziła automatycznie, mogła zasnąć, nie? No bo wiedziała, że coś mogło się stać, nie? Ja jakoś sobie chyba nie zdawałem z tego sprawy, nie? Wtedy nawet. Dopiero teraz tak patrzę, ktoś, nie myślę, że ta bramka to był świetny pomysł, no ale wiesz, jestem i mam co wspominać, nie? No, zrobimy na pewno jakiś wywiad z mamą. Rozmawiałem z nią i powiedziała, że nie jest przeciwko. No. Tata jest po prostu niesamowity. Muszę powiedzieć, że poczułam dumę z bycia Polką, słuchając jak Polak zaprowadzał porządek w klubie w USA. Fajnie, no. Tak, i mówiłeś, że robiłeś to z takiego powodu. Bo jednak czułeś, że reprezentujesz Polskę. No, bo... No, to skończ. A nawet 20 plus lat później ludzie dalej czują tą dumę z tej pracy. Się, no. Może tak, się nawet się nie spodziewałeś, że 20 years later będą wspominać. I
czuć się dumni. Znaczy, wiesz co mnie najbardziej zdziwiło? Bo ja nie miałem kontaktu z tym środowiskiem przez wiele lat, bo myśmy się nazywali po imionach. Ja do końca nie wiedziałem, jak to ma na nazwisko. I przypomniało mi się, jak miał na nazwisko Jay, ale szukałem go ileś lat temu i nie mogłem go znaleźć na social mediach. I w końcu znalazłem, zobaczyłem jego zdjęcie parę lat temu. Czyli nie mieliśmy kontaktu przez kilkanaście lat. I wyobraź sobie, jak ja do niego napisałem: "Hey Jay, this is Dan, nie? Remember me from City Heat, nie?" A od razu zadzwonił na Messengerze, od razu telefon, nie? Wow. A to była chyba siódma rano, nie? Tutaj w Polsce, on jeszcze po prostu nie spał. Ja odbieram, a on, Dan! A on, wiesz, w szoku. What up, dog? O, wiesz, taki szok. I słuchaj to, bo do czego zmierzam? To, że zadzwonił, to jest jedna rzecz. Mówi tak: "Tydzień temu słuchaliśmy Jada Kissa i just, i ten, i mówi, leci Jada Kiss i lecą te słowa, nie? I got a scale so big that they can weigh the whales with, nie?" I mówi: "Ej, Dan to zawsze śpiewał, Dan to zawsze śpiewał, nie? W lobby, nie?" Mówi, że my do dzisiaj o tobie gadamy cały czas, nie? Mówi, człowieku, zawsze się o tobie gada, nie? I nawet teraz po tym pogrzebie cała jego rodzina napisała, że on zawsze o tobie gadał przez te wszystkie lata, że on zawsze o tobie mówi, nie? Że on jest taki, że ty byłeś mu taki bliski, nie? No. No i to też, to był taki zdziwiony, nie? To czarny, nie? Prawdziwy czarny, taki tam nie, że jakiś tam wyedukowany gościu, tylko taki prawdziwy człowiek z ulicy, nie? No i że tak potrafił się z Polakiem zżyć, a wcześniej nikt z nich nie wiedział, gdzie jest Polska na mapie. Pewnie na mapie dalej nie wiedzieliby, ale ten, no bo powiem wam tak, jeżeli ktoś z was myśli, że gdzieś tam podchodziłem i mówiłem: "Where are you from? Poland." Że ktoś mówi: "O, wy tacy bohaterzy, przecież żeście tak odpierali najazd hitlerowski dzielnie, o, tak żeście obalili komunizm, Wałęsa", to nic bardziej mylnego, nie? Tam było takie coś, że aha, co, Polak, a to jakaś taka emigracja, tak, tutaj, taka jakaś gorsza, a to coś tam, że co, pijaczki jakieś, tak. Dopiero trzeba było spotkać kogoś, kto miał jakieś korzenie polskie w którymś pokoleniu, żeby on wiedział, że to jest naród, który jest bohaterski, który ma osiągnięcia i coś pozytywnego powiedział o nas. Ale tak generalnie nic, to im nic nie mówił. Poland, czy wszyscy myślą, że Polska, Holandia, to jest to samo. Brzmi podobnie. A to jest Amsterdam, że zioło, tak? Nie, to nie ten kraj, to Poland. A Poland to... Nie, a co to takiego? Nic. Także tam człowiek się czuł zobligowany, żeby ciągle udowadniać i pokazywać się. No to wiadomo, że jakbym poszedł na... nie wiem, jakąś olimpiadę historyczną, to bym próbował wygrać olimpiadę historyczną, ale jak jestem w klubie, gdzie jedynym językiem jest siła charakteru i efekt pracy i ludzie nie rozumieją innego języka jak no, język ulicy brutalny, to i trzeba tam się pokazać, no to tak się trzeba tam pokazać, no to jest takie środowisko, nie? No, także ciągle się reprezentowało tam Polskie. No, powiem wam ciekawą rzecz, ciekawą historię związaną z walką Tyson Gołota też, ale to jak dojdziemy do tego okresu, nie? Wrócimy szybko. Wyjaśnisz ten tekst. "I got a scale so big that they weigh the whales with. Shit, cause when my coat come in, they gotta use the scale that they weigh the whales with. Carlton's on the Jeep, Bugatti made the prototype." No, że Kiss jako, że rap jest o handlowaniu narkotykami, o dealowaniu, no to Kiss mówi, że śpiewa, że on ma wagę tak wielką, że służy do ważenia wielorybów. Oczywiście, że chodzi o to, że jak przyjeżdża jego transport kokainy, no to ważą tą kokainę na wadze dla wielorybów. No. Ja mówię, ja to ciągle śpiewałem. Jednak wpłynął na ciebie ten rap ich, no nie? Podobało ci się? Ta. To jeszcze mam w ogóle plan porozmawiać o tej muzyce troszkę później. No to super. Fajnie, że jednak nie zmarnowały się te intencje twoje, żeby reprezentować Polskę, bo nawet dzisiaj w Polsce jakaś dziewczyna się może czuć dumna z tego, że jest Polką. No. Fajnie. Internet. Wow. Ale
kolejny teraz przejdziemy, bo to już był ostatni komentarz. Więc chciałeś wyjaśnić jeszcze jedną rzecz. Tak, nie zapomniałem w ostatnim odcinku dodać, jak ktoś ogląda ostatni odcinek, a ktoś nie, no to zobaczcie sobie, jak macie czas. Mówię, że mój pierwszy dzień na bramce, stoję na drzwiach, tak, każdy miał mieć bilet, a wpuszczają bez biletów ci bramkarze na dole i pokazują, że jest okej, jest okej. No i zapomniałem wam dodać, że oni brali, ci bramkarze na dole i coach girl, czyli ta dziewczyna, było dwóch bramkarzy, Drew i Kenny, i dziewczyna Helen, greckiego pochodzenia, biała jak śnieg. A w ogóle przypomnij mi, że jeszcze wam powiem o tych dziewczynach, nie wiem, sami zdecydujecie do jakiej kategorii to zaklasyfikować, czy jakiejś niezdrowej fascynacji seksualnej odmienną płcią i tylko odmienną płcią, czy może to jest jakiś rasizm ze strony białych do białych, nie wiem, no, bo jest taka kategoria kobiet, o których może wspomnę. I Helen, nie, oni z nią współpracowali, oni brali od nich pieniądze, nie dawali im fizycznie biletu, pieniądze wkładali do kieszonki, a mi pokazywali, że oni są ok pod jakimś tam pretekstem. I to był jakiś tam od nich schemat działania, to był ich modus operandi. I ktoś z nimi, ktoś był przede mną, kto tam siedział, może jeden z nich okejował ich, jak to się mówi, czyli aprobował to, że oni są okej. Okay. Natomiast mi powiedziano, że ej, tu są bilety, to się ma zgadzać, no to jak mi się nie zgadza, no to ja nie rozumiem sytuacji i stąd się to zaczęło. No i teraz sobie wyobraźcie, że oni wylatują ci bez tego, no bo oni są agresywni, oni fizyczny kontakt z bramkarzem. Wyobraźcie sobie, każdy, kto jest w tej przedziale wiekowym, pamięta dyskoteki lat 90. Wyobraźcie sobie, że wchodzisz na dyskotekę i zaczynasz wyzywać i szarpać bramkarza na dzień dobry. Wiecie, jak to się skończy? No, no i tak, oni do mnie, nie? Także oni wylatywali i teraz dlatego mówię, że tamci mi bramkarze w ogóle nie pomagali. Mało tego, oni mieli takie miny i ta Helen, co sprzedaje też, oni tak się patrzyli, jak ja ich powyrzucałem. I właśnie chcę wam sprostować, że oni wzięli od nich pieniądze, obiecali im, że wszystko będzie okej. Okay. Czyli idźcie, dobra, tam jest okej, bramkarz. I nagle wyobraźcie sobie, daliście bramkarzowi pieniądze, wchodzicie do środka i wylatujecie, bo inny bramkarz was wyrzuca. Jaki bilet, nie? Mhm. No i to jest to. I jeszcze chciałem powiedzieć, dodać, że musicie pamiętać, wszyscy ludzie w tych opowieściach, wszyscy będą czarni. Tam nikt nie będzie nigdy biały. Także z góry mówię, wszyscy, co wylecieli, byli czarni, ja jestem biały. Wszyscy są czarni. Każdy, kto tam pracuje i przychodzi oprócz szefa, paru w zarządzie, czyli ja, Pete i ten, no ta house mom jest biała i barmani są biali wszyscy i kucharz jest biały, Tai się nazywał. Kucharza pyszne, mieliście, pyszne tak? Żarcie było, no, steaki, nie? Burnyka w życiu takich nie jadł, nie, no żartuję, ale... no na pewno nie w Polsce, nie? One były marynowane, nie? I każdy z nas mógł sobie jeść ile chciał za darmo, nie? To nie było w ogóle, nie było w ogóle w temacie, nie? Że myśmy za coś płacili. No, no to od tego sprostowania chciałem zacząć, nie? Fajnie. I to po prostu im zepsułeś plany. No, teraz sobie wyobraźcie, ej, oni w takie oczy mówią, co teraz, ten zapłacił, wyleciał, a teraz oni muszą się z nim rozliczyć, oddać siano, ja nie wiem, bo ja wracałem z powrotem, oni musieli się pewnie tam z nim jakoś dogadać, nie? No, oni byli bardzo niezadowoleni. No, ale co się stało? Zepchnąłem ich na day shift, czyli już nie robili nocek, które są bardziej uznane za bardziej prestiżowe, tylko na day shift, czyli robili od rana do 19, chyba od 12 klub otwierali do 19, to 7 godzin robili do 19 i oni przeszli na day shift, zostali demoted, nie? Mm-hmm. Czyli demotion, no, że no, na niższe stanowisko, mm-hmm. Tak? Także dzięki mnie, bo ja powiedziałem, że z takimi bałwanami to nie będę w ogóle robił, to jest jakiś żart, no, to jest w ogóle, no, także ten, nie? Oni przeszli na tą shiftę, a ja byłem na wieczornej i dostałem takiego bramkarza, nazywał się Lej, nie wiem jak to się pisało, Lej, ale to był Lej po prostu, nie? Taki dziwny, oni wszyscy nie uprawiali żadnych sportów, ci ludzie, nie? I ani Jay, ani Lej, Lej tak dziwnie, jakieś sztuki walki, ja nie wiem co on robił, to jakieś sztuki walki, przychodził do niego taki drugi murzyn, udawali, że on jest tamtym jakiejś góry, jakimś mistrzem, jakieś robili, jak się przywitali, to robili jakieś dziwne
te tak palcami, że to wykręcali, nie wiem co to za styl walki, jakieś tak, tu jakieś bloki, że nawet Steven Seagal by się z tego uśmiał. I nie wiem co to było, ale byłem bardzo sceptyczny i to tak samo ten Lane nigdy nikogo ani tam nie w życiu nie pobił. Ja nie lubiłem pracować, dopiero jak mieliśmy taki team, który później Pete stworzył ze mną, to dopiero wtedy ja się czułem pewnie, ale tak to byłem cały czas zestresowany. No i w ogóle nie rozumiałem co tam się dzieje, nie? No i teraz tak, słuchajcie, cały czas leciały dwa kawałki. Cały czas, dwie piosenki leciały cały czas. Royce da 5'9 z takim zegarem, no. Raper. I cały czas leciało Street Lords. I roll with my niggas, get high with my niggas. Ten kawałek, nie wiem jak on ma tytuł, nie? To leciało cały czas. Okazało się, że oni siedzą i Royce siedzi w klubie, ten raper, codziennie. To był nasz stały element, to była dekoracja Royce da 5'9, a kolega Eminema i Street Lords. Tylko tak jak wspomniałem w ostatnim odcinku, że tych Street Lordsów było, nie wiem, ze 100, bo to był jakiś potężny gang z jakimiś odgałęzieniami i niby, że to byli raperzy, nie? I mieli ten jeden kawałek, czy tam niby cały album mieli, no ale Rollies Don't TikTok się nazywało. Ten album, czyli Rolexy nie tykają i to cały czas leciało. I szczerze, to nie była moja muza, ani jeden kawałek, ani drugi i miałem tego dosyć. To było dosyć męczące, nie? Siedziałem na tych drzwiach. No i właśnie Royce'a się nie przeszukiwało, czyli nie był zwolniony z obszukiwania. Nie, sorry, przepraszam, Royce nie płacił, obszukiwaliśmy go, on nie lubił tego, zawsze się rzucał o to, ale nikogo to nie interesowało. Znaczy nikogo, mnie to nie interesowało, może tamtych to interesowało, nie? No i dostałem taki mrakarz, Lej, i co wam powiem, co jest śmieszne, ten Lej, on był taki spoko, ale co mnie zaskoczyło, ta dziewczyna Helen, co tam siedziała, była taka, ona siedziała, za nią była kotara, no i tam były wieszaki, gdzie te kurtki, no i kotara była zasłonięta, żeby tam nikt nie widział, o, to jest moja kurtka, a nie jest, nie, jakoś tam, nie wiem, czy tam znaczki mieli jakieś, nie pamiętam już teraz, ja tam, to nie pamiętam, ale przychodzę do roboty, patrzę, nie, i ten, a tam stoi karabin maszynowy, z drewnianą rączką, nie, tak patrzę, normalnie tam, gdzie te kurtki, za tą kotarką, nie, i to był od Leja karabin maszynowy, nie? I się go pytam, ej, a to co? Ja mówię, co to w ogóle jest za sprzęt, nie? I on mi powiedział jakąś nazwę, a nie pamiętam, nie chcę was kłamać, ale to był jakiś, może ktoś z was, co się zna na broni, wie, jaka była gorsza wersja Kałacha produkcji rumuńskiej. Jak ktoś wie, stare pewnie z lat 80. podejrzewam to było, albo może 70., nie wiem, nie? I miałem taki karabin, nie? I mówi, że no, bo to okazyjnie kupiłem za 300 dolców, nie? I tam, że to dla kolegi, nie? Jest tam, myślę, kurde, mówię, co to jest za świat w ogóle, nie? Bo ja funkcjonowałem w świecie poza tym klubem, gdzie normalnie nikt nie miał broni, każdy się czuł bezpiecznie, szedłem na siłownię, tam połowa ludzi w parhausie to chodziło do kościoła, nawet nie słuchali rapu, też czarni, nie? Jakiś szacunek, sport, nie przeklinali nawet. Siedzieliśmy zawsze, oglądaliśmy boks czy coś, nie? A tu, tak przynajmniej powierzchownie, nie? Tak się zachowywali, a tu takie coś, nie? No i właśnie pamiętam tą sytuację z tym karabinem maszynowym, że tak sobie leżał tam i on z nim przychodził do roboty potem przez kilka dni, nie wiem czemu, czy ten kolega miał po niego przyjść, czy co, nie? I pamiętam, że też pewnego dnia, co mnie zdziwiło, zawołali mnie i to było tak, ja, Lej i Jay, nie? To on pamiętam, ja, Lej i Jay, nie? Byliśmy we trójkę, nie pamiętam dokładnie, czy tam w środku ktoś był jeszcze, czy nie, nie? Akurat tak, te początki, nie? I pamiętam, że zawołali mnie kiedyś, mówię, ej, Den, chodź na zewnątrz, nie? Idę, nie? Na zewnątrz, słuchajcie, to. Ciemno już jest na parkingu, nie? Na zewnątrz, czyli na naszym parkingu, nie? Prywatnym. Od klubu, nie na ulicy, tylko na naszym prywatnym, nie? Ja mówię, co jest, nie? No chodź, nie? Podchodzimy centralnie przed drzwiami, stoi, no nie jakoś tak centralnie przed drzwiami, ale tam, nie wiem, 6 metrów od drzwi w miejscu parkingowym
Stoi koleś, już bagażnik miał otwarty, już tam wszyscy byli, ja doszedłem, nie? Otworzył bagażnik, patrzę, cały bagażnik broni. Krótka, długa, średnia, wszystko pomiędzy. Zwykły samochód, jakiś taki przeciętny Ford, nie pamiętam co to było. I tak patrzę, każdy bramka, wszyscy oglądają to. Ci pytam, co chcę, czy coś chcę, no bo jak ja muszę, że ja nie mam broni, wszyscy mają broń. No tak patrzę, to, a ile ta, tak z ciekawości, wiesz, nie wiedziałem, nie, wiesz, przeżywam film, nie, ile taka broń, no to za stówkę, zależy, co chcesz, 200, 300, nie, no ale nie tam jakieś, to było wszystko grosze, między 100, a jak już chciałeś coś mega, to 4 paki, nie, to już było top of the range, nie, no. A ile osób z tego, kto zabił, to nie wiem, nie? No, ale wiesz, oni wszyscy się dziwili, że... Ja, oni nie rozumieli, że ja najwięcej się biję, najwięcej wrzucam pierwszy wszystkich tego na najagresywniejszy, a w ogóle nie mam pistoletu, oni nic nie robią i wszyscy tylko uzbrojeni, nie? Oni tylko liczą, jak jakoś wyrzucę i tam, że niby pomaga, ale przeważnie ja tak reaguję, że jak już ja reaguję, to już nie ma co zbierać, to oni tylko wynoszą, nie? No, a wszyscy mają broń. No, ale potem oni z tą bronią, to powiem, jak oni kiedyś tam, jak będą jakieś akcje dopisywać, to będziecie widzieć, jak oni z tą, jak oni tej broni używają, albo jakie rzeczy się mogą wydarzyć, jak się ma broń, nie? No, ja wolałem nie mieć broni, nie? Czyli nie kupiłeś wtedy? Nie kupiłem, nie? Ani wtedy, ani później, nie? Tam była broń dostępna, nie? Czyli mieliśmy takie oblężenia, sytuacje, że wydawali mi broń jak w jakimś oddziale partyzanckim, bo były oblężenia, że nie wiedzieliśmy, co się stanie, nie? Jak policja nie przyjeżdża, ale to dojdziemy do tego kiedyś, nie? No i na początku robię ja właśnie ten lej. Oni co chwilę w ogóle tą broń wyciągają, pokazują, machają, to jest takie normalne, nie? Bo oni wiedzą, że wszyscy, którzy przychodzą do nas do klubu, mężczyźni, wszyscy mają broń. Tylko nie przy sobie, no bo wiedzą, że są przeszukani, nie? Ale będą się zdarzać przypadki, że ktoś w klubie wyciągnie broń i później było podejrzenie, że tancerki przenoszą dealerom broń, nie? Za kasę w tych walizkach swoich, nie? Z ciuchami i potem im gdzieś tą broń jakoś przemycają, im wydają, nie? Potem mieliśmy nakaz, no sami stwierdziliśmy, że wszystkie dziewczyny będziemy przeszukiwać, no, bo niby wszyscy są przeszukani, a parę osób wyciągną w klubie broń, nie? No, to jest takie nieciekawe. Dobra, opowiem wam taką historię. Był taki gościu i teraz ja nie pamiętam dobrze, jak on się nazywa, być może dobrze powiem, bo pisałem 2 dni temu do brata Jaya, do Jamesa. Ja mówię, ty, jak się nazywał ten gostek, nie? Opisałem mu, o kogo chodzi. On napisał ski, coś ski, nie? No, on napisał syk, że ski, nie? Coś ski. No, i to było tak. Staliśmy sobie na brameczce, nie ma na przykład ludzi, nie? Pusto, jakiś tam poniedziałek czy wtorek, nie? Nagle podjeżdża pełno samochodów albo jakieś limuzyny, wychodzi 30 parę osób, nie? I wszyscy są mali, niepozorni, głośni, bezczelni, hałasują, robią wrzask, totalnie poza kontrolą. I jeden gościu starszy z nimi, chudy, ciemna skóra, okularki w cienkich oprawkach. I ja wychodzę, patrzę, nie, ja z tym nie dealuję, ja w ogóle idę po pita, wychodzi pit, gada z nim na zewnątrz, za chwilę mi pokazuje, okej, ani nie płacą, ani nie przeszukuje ich, co było dla mnie skandalem, dopiero po latach się dowiedziałem, dlaczego, nie, ktoś mi napisał, nie, dlaczego, nie, i teraz tak, oni się zachowują tak, no, jakby byli na prywatnym przyjęciu gdzieś u siebie na ogródku, nie? Albo jak w Cancun na Spring Breaku, nie? Nie mam na nimi kontroli, ale ja mam powiedziane, że mam ich nie ruszać, nie? Coś mi tu nie gra, nie? Nie lubię, jak oni przychodzą, nie? No, ale widzę, że na przykład oni kupują 100 szampanów po $280 za sztukę, nie? Tyle, to jest $28,000, nie? Na przykład. A potem jeszcze kupują inne drinki, nie? No i widzę, że tam klub żyje, pieniądze fruwają w powietrzu, na scenę, wszyscy mają takie rulony, tak, latają, wszędzie ten, nie?
No to widzę, że to jakaś tam gruba ekipa. No i tam się pytam, kto to jest. A, że jakiś tam producent, czy tam właściciel wytwórni jakiejś tam rapowej, nie? Ten ski cały, nie? No i on się tak po prostu pojawia co jakiś czas. Nie wiem, tam raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca. No to jest taki gościu, nie? Ale naprawdę nie było z nimi takich problemów, oprócz tego, że byli totalnie wkurzający i nie można im było nic powiedzieć, to takie gnojki, ale nic się nie wydarzyło, nie? To trzeba przyznać, nie? No. Ale nie lubiłem tej atmosfery, bo to było takie napięcie, że kurde, na pewno coś się wydarzy, nie? Też tacy bez szacunku, wiesz, tam... No, taka horda zgraja, nie? Wchodziła. Wiadomo, że tak jak mówię, wszyscy są czarni, tam nie ma, że ktoś nie jest czarny. No i ten ski, taka ciekawa postać, nie? Że co to za gościu, że przychodzi i z taką ekipą i dlaczego 30 ludzi, a ktoś tam jest raperem? Przecież nie, to nie jest 30 raperów. Takie było niezrozumiałe, nie? Pewnego dnia przychodzę do pracy, bo jest taka funkcja busboy. Busboy to jest ktoś, kto sprząta i zbiera naczynia, nie? Pomaga kelnerkom. I pewnego dnia przychodzę i taki jest młody chłopaczek, 18-letni, i widzę, że to jest nowy busboy, nie? No i okazuje się, że to jest, on jest tam z polecenia, z ramienia, czy jakoś powiązany z taką Carey, nie? Taką, co tam zawsze pracowała od początku do końca. Mała, taka gruba babka, ona tam po prostu i kelneruje, i coś tam, i sprząta, i zbiera, coś tego. Ona go przyprowadziła, nie? No okej, dobra, nie, nic się nie stało. I wyobraźcie sobie, że gdzieś po 2 tygodniach słyszę, że ten busboy dostał jakiś kontrakt intratny, jakiś deal, podpisał z tym ski, nie? Co przychodzi, bo podobno jest odkryciem roku w Detroit, taki raper dobry, nie? No, kurde. Powiedzi, że to jest taki świetny raper, że ten ski mu tam jakąś grubą kasę dał i on już tu nie pracuje jako busboy. I serio, zniknął, nie? A, no i tak samo jak on zniknął, tak samo zniknie ski, co się okazało. Tylko nie jestem w stanie tego umieścić w czasie, ile to zajęło. Dowiedzieliśmy się, że ski nie żyje. Ten busboy go zamordował, poderżnął mu gardło i spalił go w jego własnym samochodzie od tego ski, nie? I podpalił samochód razem z tym ski, nie? To faktycznie wynalazek roku. I to było odkrycie roku od ski, nie? No i skończyły się te imprezy i ta zgraja przestała przychodzić razem z ich szefem. A ja sobie myślę, no dobra, ale jaki był powód, że takie brutalne morderstwo? Okazało się, że ski był gejem, i po prostu był bardzo bogatym drug dealerem, miał kupę pieniędzy, no i sobie tak, bycie gejem w tamtych latach, w tym środowisku, to było, trzeba to było raczej ukrywać, nie? Nie było to popularna opcja seksualna, bo oni się wyzywali od gejów zawsze przecież w Ameryce, nie? Jak chcieli kogoś obrazić, to mówili, że jesteś, wiesz, no tak, gejem, nie? Tylko nazywali to innym słowem. Podobno ten ski się do niego dobierał, albo coś mu zrobił, albo, nie wiem, próbował. No, ale chcę, żebyście wiedzieli po prostu, jak tam się sprawy rozwiązywało, że jakiś chłopaczek 18-letni, który jest busboyem, nie tak w Polsce, że na internecie by zaraz gdzieś płakał, tu, że go wykorzystał ktoś. Nie, podderżnął mu gardło i go spalił, nie? Dlatego chcę wiedzieć, że... żebyście wiedzieli, że... Ja mówię, że tam ktoś przyszedł, wyszedł, że ci ludzie, kogo ja pilnowałem. Ja pilnowałem ludzi, którzy byli 10 levelów bardziej wpływowi, agresywniejsi i zdecydowani niż ten, co go zabił, nie? Tam prawie każdy jest mordercą, potencjalnym mordercą, albo jednym z tych morderców, których nie złapali, bo jest 80 ileś procent nierozwiązanych morderstw w Detroit, nie? No. Także morderstw jeszcze i podejrzanych jeszcze będzie dużo w tym moim pobycie tam. No, ale chciałem właśnie o tym skipać, bo to jest jeden z takich początkowych moich wspomnień, nie? Z takich, co się okazało, wam powiem, bo się zastanawiacie, czemu Pete mówi, że są OK. Okazuje się, że menadżer dostawał za każde ich wejście, dogadywał się z nimi, że na przykład oni kupią, a menadżer jakieś swoje alkohole sprzedawał i jeszcze się z nim umawiał na jakiś ten, na przykład, że nie wiem, 28 tysięcy, dobra,
dajesz 20, a 8 do kieszonki, albo co, nie wiem, coś tam było, że jakiś PIT za każdym razem dostawał podobno jakieś grube pieniądze, nie? Jak on? Dlatego nie patrzą na nasze życie, czy ani pistolety, nic, no, to było niefajne, nie? Dowiedziałem się o tym później, no, ale to jest Ameryka, to było Detroit, tam rządzi pieniądz, życie ludzkie nie jest dużo warte, jeszcze jak ktoś jest ciągle zjarany, tak jak on. No tak. No, ale no, liczył, że będzie okej. Okay. No, było. No, na szczęście nic się nikomu nie stało. I druga taka ekipa ciekawa, która przyjeżdżała, to był Goon Squad, czyli Proof. Proof to jest ten, który był prawą ręką przyjacielem Eminema, który uczył Eminema rapować i jest z nim na live, na koncertach i widzicie go w D12, tak? Tak samo jak Royce da 5-9, to jest wielki tak, przyjaciel teraz Eminema. Tak, no Royce i Proof, nie? No i tak, Royce'a nie cierpiałem. Kiedyś żeśmy skopali jego brata, bo sobie zasłużył, chyba rok się prosił. A Royce'a żeśmy traktowali takiego najgorszej kategorii, bo on w ogóle nigdy nie chciał za nic płacić. On miał bardzo niski status u nas, myśmy się zawsze z niego śmiali, zawsze żeśmy mu dokuczali. A Proof, nie wiedziałem jeszcze na początku, kto to jest, ten Proof, bo wtedy nie było internetu, że sprawdziłem Proof. Wiedziałem tylko, że to jest jakiś raper. Ale pojechałem ostro z jego ekipą, z tym Goon Squadem. To był jego pierwszy zespół rapowy. Po prostu stanąłem sam, powiedziałem, że nikt z nich nie wejdzie, bo oni się też zachowywali jak ostatnia banda kretynów, jak kowboje pijani, tylko czarni, nie? No, ale Proof właśnie przychodził i tam mówił, że to jest jakiś raper tego. Tak długo nie wiedziałem, kim jest Proof, a on mnie jakoś lubił, gadał zawsze ze mną, ale go totalnie olewałem, nie? Dopiero jak kupiłem wideo, koncert na wideo Up in Smoke 2000, Dre, nie? Tam był Snoop Dogg i zobaczyłem, że... Ja mówię, co? Tak patrzę, mówię, to jest ten koleś od nas z klubu? Co? On z nimi rapuje? O, to jest jakiś kozak, co? O, ja go tak źle traktuję od tylu czasu, go nie wpuszczam i tego chodzi, za mną się prosi. No i wtedy się tak jakby otworzyłem na niego, nie? I ja i Proof, żeśmy mieli bardzo dobre stosunki przez lata, załatwił mi kiedyś pracę, bo potem on widział, co tam się dzieje, on widział, że to nie jest miejsce, ten klub dla mnie i on też chciał tak jakby, żebym może mi pomóc, albo co, nie? Ja też zacząłem zagadywać, czy on nie zna, może żeby jakąś inną robotę dostał, żeby iść na bodyguarda. No i Proof dał mi numer telefonu do menadżera Eminema. Ale nie tego menadżera, co jak słuchacie płyty, tam pisze Hi, this Paul. Is Paul Rosenberg. Nie, nie tego. Ja myślałem, że to jest ten. Ale dał mi, nie pamiętam teraz imienia, ale pamiętam tylko, co było nagrane na sekretarce. Jak on nie odebrał, to był taki dźwięk. Jego głos był nagrany i pamiętam, jak on nie odebrał, bo tak. Don't be pariah. Leave the message. Zawsze takie coś było, nie? Tak on sobie nagrał swój głos taki, nie? Don't be pariah, leave the message, nie? Albo leave a message. Leave a message. Leave a message, pewnie, no. I wtedy nagrywałem i on do mnie dzwonił. No i tak. Chciałem się wyrwać z tego klubu niebezpiecznie, no to już tam później, nie? A propos Proofa, że mi pozwolił. I dostałem ofertę jechania na tournée. I teraz to było tak, D12, Ludacris, Jay-Z i ktoś jeszcze, tournée. To było chyba po Stanach samych, ale nie pamiętam, czy to było po samych Stanach, ale wydaje mi się, że po Stanach i to miało trwać 2-3 miesiące, już nie pamiętam. Miałem dostać 80 tysięcy dolarów i wszystkie koszta pokryte, tak mniej więcej wychodziło, nie? No ale ty byłeś mały. I nie było mowy, żebym was zostawił na 3 miesiące kompletnie, że mnie nie ma, nie? Myśmy tam nie mieli rodziny, nie? Myśmy sami. No i odmówiłem, nie? No, ale załatwił mi to Proof i miałem z nim świetne stosunki, świetne relacje. No jak nie, okazało się, że zna moją siostrę w ogóle, ja o tym nie wiedziałem wtedy, ani on nie wiedział, że zna moją siostrę. Też znacie Agnieszkę. Która była w tym odcinku, ani nie wiedziałem, że to jest, nawet nie wiedziałem, że oni się znali. Dopiero się dowiedziałem może 3 lata temu, że oni się znali, a on nawet nie wiedział, że to ma siostra. To taki mały świat w tym Detroit. No, prawda? Także ten Proof, taki gościu, Royce,
No. Punk. Słyszeliście? Arogancki Royce da 5'9, arogancki prick, nie? Tak. I ten, wiecznie bez kasy, albo ma, ale nigdy nic nie wyda, nic nie kupi, roszczeniowy, wszystko za darmo. Ale potrafi rapować, powiem. No, ten jego kawał, nie, no tak, no jest dobry, no, no jest utalentowany, ale nie jest człowiekiem fajnym. Pamiętam, jak wyzywał kiedyś taką dziewczynę, jakąś tam cerkę, on miał Lexusa, ale nawet nie jakiś tam konkretny model, tylko GS300, nawet nie 430 i ten, i coś mówi, teraz zobaczysz tylko coś tam, tył mojego Lexusa w swojej Hondzie Civic, wiesz, bo w Ameryce Honda Civic to był taki symbol dupy auta. No. No, in your Honda Civic, nie? No, jak się tam kłócili, taki frajer, nie? No, to tak a propos tych dwóch raperów, nie? Crazy, miałeś jechać na trasę z... Właśnie teraz nie pamiętam. Na pewno pamiętam, że D12, Ludacris i Jay-Z, nie? Wow. Albo każdy jeszcze... kojarzy na pewno Ludacris, Jay-Z, nie no wiem, czy D12. Pytałem się, jak to jest normalnie, że jesteś bodyguardem. Jeszcze wam powiem, bo to jest tak, jak dostałem tą pracę na samym początku, te pierwszy dzień, bo to nie było tak, że ja nigdzie nie pracowałem oprócz tego klubu, bo w dzień jeszcze pracowałem. Miałem dwie, bo pracowałem u szwagra, czyli nie, u Dena, tego co tam widzieliście na zdjęciach z Agą, w takiej fajnej restauracji w Renaissance Center w downtown, w tym takim budynku General Motors, tam jest hotel Marriott, nie wiem jak teraz, nie, ale był w takiej fajnej restauracji, a wieczorem jechałem na bramkę i jeszcze pracowałem, tylko nie wiem czy w chyba tam przestałem robić u Dena i poszedłem, taki wielki bramkarz, który był bramkarzem, który był ochroniarzem doktora Dre, też się Dan nazywał, tak jak ja, House, ważył około 200 kilo, on załatwił robotę w Red Lobster. Mówiłem to chyba, nie? Nie. Nie? Nie. Nie? Serio? Nie. Nie było nigdy, że w Red Lobster byłem? No, takiego kumpla, on pracował dla Dre, nie? I on zarabiał 1200-2000 dolarów, zależy co jest za nockę, nie? W 99 roku, wyobraźcie sobie, nie? On dostawał bilet, leciał do Kalifornii i coś tam robił, nie? Bardzo był spoko. Bardzo inteligentny facet w ogóle, taki typ intelektualisty, tylko on był tak, on miał gdzieś, może miał 1,93-1,94 m, coś takiego i ważył 200 kilo, nie? Bo 440 funtów ważył, nie? I znałem go z siłowni, tam go poznałem, ale on mnie od razu polubiał, ja jego, no i on w ogóle nie gadał tak po murzyńsku mocno, nie? Tylko on książki czytał, w ogóle, wiesz, historię znał, geografię, te filozofie, to był z takiej linii takich intelektualistów, jak byli na przykład tam Martin Luther King, czy coś takiego, nie? Taki typ bardziej, nie? No i on jako, jak on tam nie latał do tej Kalifornii, no to on pracował jako ochroniarz w Red Lobster, to jest taka restauracja w Stanach z seafood, nie? Ale tylko seafood mają, nie? No, ja już byłem taki, wiesz, wielki chłop, on mówi, to przyjdź do nas, nie? Za kelnera, nie? Ale, bo coś tam mówi, za kelnera, ale tam jest obowiązkowy napiwek i tam są duże te napiwki, nie? Także tam kelner to wychodzi tam 200 parę dolarów dniówka i jedziesz do następnej roboty, nie? No to znowu tam zarobisz 200. Red Lobster chciał cię zaprosić? No, bo on tam pracował na ochronie, nie? Ale co mnie dziwiło, że jest ochroniarz w Red Lobster, no dobra, nie? Ochroniarz w Red Lobster waży 200, a kelner 120. Każdy tam taki. Ej, jest. I słuchaj to, poszedłem do Red Lobster. I już robiłem właśnie w City Heat, to były moje takie pierwsze tygodnie, nie? Robiłem w City Heat, to tam zarobiłem 200, tu zarobiłem tam, nie pamiętam, może 180, 200, no to fajnie, nie? A w fabryce za 400 musisz zapieprzać w pocie czoła, w poniewierce cały tydzień, a tu mam dniówę, nie? No, zanim jeszcze potem, bo to nie, bo ja mówiłem, jak działa system,
wypłat, ale zanim ja byłem w tym systemie, zanim to wszystko, te wszystkie elementy systemu spłynęły do mojej kieszeni, to musiałem jeszcze zdobyć pozycję, bo oni mnie trzymali z daleka od pieniędzy. Oni się sami dzielili, ale jeszcze nie chcieli mi pokazać, jak działa system w pełni. Nie? No i miałem tą pracę. I powiem wam tylko, jak się ta praca skończyła. Jeden śmieszny moment wam powiem. Nie wiem, 20 parę lat, nie? Taki duży chłop, nie? Oni tam się dziwili, co to jest w ogóle. Aha, co się okazało, że ten lobster jest w ogóle w dzielnicy, gdzie są sami czarni. Nie takiej niebezpiecznej, bo to było przy takiej dużej drodze, ale tam sami czarni przyjeżdżali. Już była taka atmosfera ich, że to jest ich opanowanie. I kelnerki były przeważnie dziewczyny, same czarne. Tak jakoś to pamiętam. I klientela była sama czarna. Ja się zdziwiłem, a ten, wiesz, house, tak nazwijmy ten ochroniarz, house miał ksywę. House. Duży jak dom. No, bo był duży jak dom. No, nazwali go house. On mówił, jak się urodził. Nie pamiętam, ile ważył, ale tyle, co dwoje dzieci, nie? No, dwa razy więcej niż niemowlak normalny, statystyczny. Mhm. I house mnie tam wprowadził, no, taki dziwny klimat. No i przeszkolili mnie, dostałem taką ładną koszulę lobster, taką coś tak jak Cejrowski chodzi, kolorową, tylko chyba w te lobstery i tego typu, nie? I sobie tam kelnerowałem, nie? No i taki miły, grzeczny, profesjonalny, wszystko, ale ci ludzie, ci czarni mnie źle traktowali, klienci. Byli kapryśni, roszczeniowi, lubieli mnie wykorzystywać, żebym biegał tam z powrotem i donosił coś, robili takie miny, byli niezadowoleni, nie? Tam było widać rasizm, tam było czuć dyskryminację rasową, nie? To właśnie jeden z takich momentów, co mi się przyjął, że czułem się źle, nie? I zapytały się mnie kiedyś kelnerki, dziewczyny, nie? Jak byłem w kuchni, tam się szło do kuchni odebrać jakiś posiłek, nie? A, i co mnie wkurzało, że napiwki nie były tak, jak się spodziewałem. I to mi się nie podobało, bo wiem, jakie są napiwki w restauracjach, jak dawali, ale Murzyni nie dawali takich napiwków. I to było pierwsze, że słaba była ta robota, nie tak, jak się spodziewałem. I pamiętam, że... Ale to jest w moim stylu, tak jeszcze nie raz zrobiłem w życiu. Przyszedł jakiś Murzyn z rodziną i zaczął kozaczyć przy rodzinie, chciał pokazać, jaki on tam jest kozak, nie? I zaczął coś tam głupio do mnie gadać, nie? Ja zdjąłem ten fartuch, rzuciłem mu, mówię, dawaj pajacu, chodź na zewnątrz, rozjebie cię, nie? No nie w robocie, chodź, kurwa, nie? A wiesz, on w szoku, nie? Wziąłem pieprznąłem tymi szmatami, wziąłem tą koszulę, przebrałem się i wyszedłem. To był koniec mojej roboty, nie? No, także, wiesz, no, brzydko się zachowywało, wiesz, to było taki, na takim tle rasistowskim, ale wiesz, albo wychodzisz na solówkę, bo co? No i oczywiście i tak by mnie wywalili, to wolałem rzucić tą szmatą, bo to był i tak by mu koniec wyjść. Mm-hmm. No i potem tylko robiłem w tym City Heat, już miałem podwyżkę, nie? No a jeszcze taka śmieszna sytuacja, wam powiem. Jedna dziewczyna się mnie zapytała, ej, gdzie ty jeszcze pracujesz? Ja mówię, w Gogo Barze. Słuchajcie to, mówię, w Gogo Barze. O, słuchajcie, wyszedłem, wziąłem jakieś żarcie, poszedłem zanieść jakimś klientowi, wchodzę z powrotem do kuchni, 2-3 minuty później, ja patrzę, a wszystkie dziewczyny, te kelnerki, tak, pieniądze i ten, nie? I zaczynają tańczyć i mi dolary za koszulę wsadzać i za spodnie tu, nie? Ja mówię, co robią, nie? Że w Gogo Barze. Wiesz, co one myślały? Że ja jestem male stripper, nie? Rozumiesz? Że ja tańczę, ja się rozbieram, że ja w takim Gogo Barze robię, nie? Jezus. No. A nie ten, nie? A nie, że na bramce, nie? No. I to było takie, to śmieszne, to zapamiętałem. Ten moment i to, no. I to było jedne z takich, sorry, tak wróciłem, nie? No, ale to są te moje początki, nie? No właśnie, to są te czasy, że ski przed, to są moje takie początki, nie? I to są też te czasy, ja już się urodziłem, prawda? Jak byłeś w City Heat. Ty jesteś cały czas. Jak super. Ja idę do City Heat, ty już jesteś. Czyli no, będziemy malutki rzucać kilka zdjęć, jakby byłem malutki z Ameryki i tam, nie wiem, choć bawiłem się, czy tam siedziałem w domu. Chyba jest jedno takie zdjęcie, jak ty siedzisz i jest staff napisane, no nie? To jest City Heat, bo pewnie koszulka, staff? Ale myśmy nie chodzili. Szef nam takie kazał. Dobra, jeszcze może wspomnę, pijama, tak. Może wspomnę jeszcze w dzisiejszym odcinku, kim był nasz szef, nie? Mhm. Jest dwóch, nie? Giorgioza, stary, nie? No i znowu, dlaczego ty się nazywasz Daniel Junior? Właściwie naszego klubu się nazywa John Giorgioza, a jego syn się nazywa John Giorgioza.
Junior, tak? I znowu następny przykład. Tylko to nie zainspirowało mnie, żeby ciebie tak nazwać, bo ty już byłeś urodzony, jak ja tam poszedłem pierwszy raz. No i teraz tak, nie? Giorgioza jest członkiem mafii, która się nazywa Detroit Partnership. To jest Cosa Nostra. Tylko, że on jest tak zwany associate, czyli stowarzyszony z mafią. Nie jest made man członkiem, dlatego, że nie jest włoskiego pochodzenia. Nie ma włoskiej krwi. Nie może być made man. Jest tylko associate, nie? Stowarzyszony z Cosa Nostrą. No i powiem wam, o ja tego nie wiedziałem, ja to wiem dopiero z internetu, bo tam to nie jest tak, że przejdziesz do klubu, ej, to jest szef i dają ci całą listę jego kryminalnych osiągnięć. Nikt o tym nie gada, nie? Ja dopiero to przeczytałem. Zawsze mówili, że on tam jest coś uwikłany, ale to była tajemnica, w co, nie? No to dowiedziałem się z internetu, że nasz szef był... cały czas pracował dla, no, czekaj, jak on się nazywa, Zirilli chyba i Toko rodziny, nie? I to są, no, to są ci, co zabili Jima Hoffę. O. I jest jednym z oskarżonych w procesie w 96 roku o zlecenie zabójstwa Harry Taco Bowmana. To jest szef motocyklistów Outlaws, tak? Jeżeli ktoś się interesuje albo coś wie na temat Hells Angels i rywalizują z Outlaws, to może wie, że szefem Outlaws na cały świat był Taco Harry Bowman, który jest z Detroit. No i Toko rodzina chciała go zabić, bo im Bowman przeszkadzał w interesach na terenie Michigan. I mój szef jest jeden z 17, był jeden z 17 pozwanych o conspiracy to murder Harry Taco Bowman, nie? No to... A jak często się pojawiał w klubie w ogóle? No jak przychodziłem, to był codziennie. Giorgioza? Tylko on, ta, on najpierw był, on był raz w więzieniu, raz nie w więzieniu. Raz w więzieniu, raz nie w więzieniu, nie? On tak co chwilę gdzieś był, nie był, nie? To ten stary, nie? A Junior potem poszedł siedzieć za sprawę z 96 roku, jakiś tam gambling, coś. Ale to jest... Ja wam powiem tak, że te Detroit Partnership to jest, sięga początków XX wieku. Sprzed pierwszej wojny światowej. I te rodziny to są cały czas te same klany, nie? I on, jego nazwisko się przewija w różnych sprawach przez wiele lat. Wiem, że on żyje do dzisiaj, nie wiem czy do dzisiaj, ale rok temu jeszcze żył, bo Jay go spotkał w kasynie, jeszcze po starym zwyczajem gangsterskim dał mu stówę. Jayowi, bo to tak było, że daje się tym młodym jakieś pieniądze, ej dobra, to tak, tak było, nam też dawali, wchodzili dealerzy czy tam ludzie z reputacją i dają każdemu pieniądze, to nie jest tak jak w Polsce, że jesteś z reputacją i nic nikomu nie dasz na no i Giorgioza jest tam codziennie i powiem tak, jak wyglądał, no, taki mały, niepozorny pan z bardzo wrednym głosem, nigdy nie patrzył się na ciebie, przynajmniej na początku, jak ja tam przyszedłem, i zrobił coś, co znałem tylko z filmu Donnie Brasco z Johnny Deppem i Al Pacino. Stał Giorgioza, ja i Pete. I on mówił do Pita na głos, a Pete miał mi to powtarzać, a ja to słyszałem, rozumiesz? To tylko takie coś, bo to jest mafijne, nie? Jak ktoś nie jest twojej rangi, to nie mówisz bezpośrednio do niego, nie patrzysz mu w oczy, tylko gadasz, powiedz mu, że od dzisiaj coś. Ej, od dzisiaj coś. Powiedz mu, że coś tam. Aha, bo miał, ja tak mówię, powiedz mu, bo on miał sparaliżowaną część twarzy chyba po wylewie, nie? I to jest ten ojciec. To jest ten senior, ta, no, ten. I też miał wtedy sprawę w sądzie. Powiedz mu, Pete, powiedz mu, że coś tam. Gada do mnie, ale do ciebie, a ty masz to powtarzać, nie? I wkurzało mnie to. Totalnie tak patrzę, mówię, ty, ale słyszę go, nie? Chyba dobra, nie? I wiesz, wkurzał, nie lubię go, nie? To wkurzał. A syn, nie? Junior, JJ Junior,
no już tak nie, tak nie robił, nie? No oni tam, no i JJ, no JJ, czyli obaj są JJ, jeden, JJ Junior, nie? Potem stary poszedł siedzieć, po prostu może był nerwowy cały czas, bo miał sprawę, Game Tax, sprawa się nazywa Game Tax, był uwikłany w mafijną sprawę Game Tax, on był aresztowany za to, a już tego toko Harry Bowmana już miał za sobą, bo to było chyba w latach 80., tak mi się wydaje, chyba źle powiedziałem, w 80., w 96 miał Game Tax. I za to gdzieś tam wyroki się ciągnęły, sprawy, i poszedł siedzieć do federalnego i tylko Jarjoza Junior z nami został. Za chwilę go zabiją, a to będzie opowieść w innym odcinku. To jest głośna sprawa we wszystkich mafijnych stronach, które opowiadają o mafii, jest jego zabójstwo jako zabójstwo mafii, nie? No i tak był ten senior, no i wychodził o tej 19.45, 20 już go nie było i klub był cały nasz do dyspozycji, nikt nas nie pilnował, a jeszcze wam powiem, te bilety co targałem i patrzyłem, że ktoś doliczy, nikt ich nigdy nie liczył, także zrozumiałem, że okej, że tu się przychodzi na bramkę, bo tu wszyscy od zawsze te bilety zarabiają na nich, kradną, także nawet się nikt nie chce wtrącać, czy ktoś kradnie, dlatego że tam każdy żyje. Wychodzi szef, ja tego nie wiedziałem, później się dowiem, wychodzi szef, a tam tak, Pete bierze od tamtych jakieś pieniądze, sprzedaje swój alkohol, ci handlują czymś tam, każdy ma swój jakiś hustle, nie? Mhm. Wszyscy to są hustlers, nie? No to ja przejmę drzwi, najniebezpieczniejsza robota, ale dla kogoś właśnie z takim charakterem, bo nie wyobrażam sobie, żebym ja oddał drzwi zjaranemu temu, tam komuś, nie? Że ktoś jest zjarany i stoi na drzwi i mu się nie chce przeszukiwać, nie? Mhm. To ja jeszcze bym zginął w środku, także ja wolałem już to wziąć w swoje ręce i mimo tego ryzyka. No, ale a poza tym, muszę wam powiedzieć, to moje życie było całkiem normalne, nie? Chodziliśmy na spacery, do pięknych parków, nad jeziora, gdzieś jeździliśmy. Żyliśmy jak biali ludzie, nie? Wiesz, o co chodzi? Jakieś zakupy, jakaś restauracja, no, jakieś fajne miejsca. Także moje życie jest całkiem normalne. Przychodzi ta 19, muszę się zbierać tam od 18 jeszcze z minutami. Korków nie ma. Jakbyś ubierał strój Batmana. No, bardziej z kosą tej śmierci. Grim Reaper, no. I ten, The Grim Reaper. No i sobie tam jadę, no, żeby jakoś przetrwać, nie? Także mi się wydaje, że na dzisiaj chyba... No, jeszcze zapytam może, na co się w takim razie w tym codziennym życiu normalnym, na co się zarabiałeś fajnie, na co się wydawało pieniądze? Chcę na co? I... Na ciebie, nie? Na twoją niańkę, bo ja przychodziłem po nocy, to musiałem spać, to miałeś opiekunkę prywatną, nie? I na co się wydawał pieniądze? No trzeba było w tym klubie, później się okazało, że trzeba dobrze wyglądać, jeśli chodzi o ciuchy, bo ci dealerzy nie respektują, jak ktoś ma byle jakie ubranie, tam są straszne problemy. Tam były straszne problemy, które można było rozwikłać. Wystarczyło wyglądać porządnie, się dobrze ubrać, mieć dobry zegarek i przychodziła grupka i ta grupka zamiast cię zaczepić, to ona miała do ciebie szacunek i chcieli cię poznać i byli spokojni. To się nauczyłem tego, bo niektórzy nas na początku wyzwali, że wy jesteście biedni. No my przychodzili drug dealerzy, zadufali sobie, wy jesteście biedni, a jak jesteś biedny u nich, to ty nie czyli możesz... broke. Tak, nie, tak? Po. You po. No ja po. Wchodzisz, takie coś. Ja po. Dla tych, którzy chcą wiedzieć, jakiego języka musiałem się tam nauczyć. No ja motherfuckers, po. To znaczy poor. No. No. Także ja po. No i trzeba było potem się wyposażyć już. I właśnie, jaka była wtedy moda i w czym się chodziło, jakie marki i jaki styl ogólnie, żeby nie wyglądać każdy po... nosił co chciał, nie? Chłopaki czarni, no to nosili te swoje dresy, nie? Takie góra i dół w jednym kolorze, nie? Czy tam peli, fubu.
No, chyba Peli Peli i Fubu, najwięcej takich tych. A ja sobie kupowałem, co chciałem. Ja bardzo dużo trenowałem, no to jakieś miałem spodnie z dresu, nie wiem, tam, jakie chciałem, takie z Bossa pewnie, mhm. albo z czego, nie wiem, różne, no, Prada, Ferragamo, buty Zenia Sport, Iceberg. Iceberg, no. Bardzo duży Iceberg, potem na początku jeszcze nie było Iceberg, no a tak to jakieś normalne też koszulki takie, że musisz wiedzieć, że ktoś ci je potarga, będzie w bójce, krew, no ale jakieś, ja lubię jakieś zawsze buty takie, na przykład jakieś tam sportowe, ale jakieś dobre marki. Mhm. I ten, ale trzeba było wyglądać, mieć coś nowego i takiego porządnego, bo to rozwiązywało wiele problemów, bo oni z nami inaczej rozmawiali. Jakby stał bramkarz w jakichś tanich ciuchach, tam było straszne parcie na to, co się ma, co się ubiera. Nawet wam powiem, że kiedyś była taka sytuacja, że to była jakaś moda, ona długo nie trwała. Wchodzi Gostek, nie? I patrzę, i ma, przeszukuję go, patrzę, ma czapkę i metka wisi, nie? I mówię, ej, ty, masz metkę, nie? Na czapce. A on nic nie zareagował, ani się nie odezwał, poszedł dalej, nie? Nie, za godzinę wchodzi następny gościu, patrzę, ma wszędzie metki, na czapce, na spodnie, na kurce. No ma nie wiszą metki takie papierowe, nie? A ja tak mówię, ty, mówię, pa, tu masz metkę nieurwaną, tu, nie? On tak popatrzył na mnie jak na debila i poszedł, nie? Dobrze. Jeszcze nic nie, jeszcze się nie kapnąłem. Jak trzeci przyszedł, ja mówię, idę do środka, ej Jay, o co to chodzi z tymi metkami, nie? A, bo teraz jest taka moda, weź, daj spokój, nie? To chodzi o to, żeby pokazać, że my nie pierzemy ciuchów. Czyli, że ciuchy ubieramy tylko raz i wyrzucamy. Rozumiesz? To jest od nich, tam się co chwilę trzeba było wiedzieć, co się dzieje, jaka jest nowa moda, kiedy jest Iceberg, kiedy co, jak jest stara kolekcja, to trzeba wyrzucić, trzeba mieć nowe, bo będzie, trzeba się będzie bić, że masz stare ciuchy albo co. To jest chore, to było chore środowisko, nie? Dlatego mówię, okej, no to teraz musimy zarobić na te ciuchy, nie? No to dobra. Nie masz ID? 4 dyszki. Co? Kurtkę? 150, parking 200, rozumiesz, no bo musimy kupić ciuchy, bo wy się z nas śmiejecie i jesteście teraz bezczelni, wyzywacie nas, że jesteśmy biedni, no to teraz musicie nam kupić ciuchy, rozumiesz, nie? No i ten, no i właśnie i okazało się, że to jest taki manifest, żeby pokazać, że on ma wszystko nowe, na każdą okazję jest wszystko kupione, a metka świadczy o tym, że ten ciuch jest nowy, żeby wszyscy wiedzieli, ale nie wiem, to nie trwało długo, szybko się skończyło, chyba to nie wypaliło, nie? No to takie coś jeszcze widziałem, nie? Jako ciekawostka. No, ale ogólnie to może kiedyś zademonstruję, tylko kamerę musi ktoś potrzymać, jak wygląda taniec bawiącego się w klubie Murzyna, bo to jest odpowiednia sekcja ruchowa. No trzeba ten... Można, tak. Popek by się przydał, żeby mi dał ten swój rulon pieniędzy, który nosi, a ja bym go pożyczył i pokazywał, jak się bawią czarni. Nie? No ale ten... specyficzne ruchy, myśmy się zawsze śmieli i naśladowali, jak oni tak robią. No, cały czas próbowaliśmy, żeby było jaja, żeby jakiś luzik był, bo... No bo tam była taka nieciekawa atmosfera, o tej muzyce waliło, nie? Fajnie, super. Czas już przeleciał, czas leci bardzo szybko, już ponad godzinę nagrywamy i... No, będą następne historie ciekawe, tak, obiecuję. Tak, chcę właśnie w następnym odcinku się skupić może przez chwilę na języku, jakim się tam posługiwają, czy posługują. I jak, czy ty się nauczyłeś go, ten lingo ich, ten slang, na przykład ja, Paul, więcej takich przykładów, jak oni rozmawiali, co to znaczy. Dobra, ale jeden taki szybki przykładzik. No. Stoi malutki jakiś chłopczyk, w spodnie oczywiście tutaj do połowy, dupa na wierzchu, bielizna, ta tu pasek, jak taka moda kiedyś była, już teraz chyba nie ma. I ten, i stoi w lobby, nie? A w lobby nie powinno się stać, albo wchodzisz, albo wychodzisz, tak? I, ale ja to tam jakoś, nie za co uwagę, ale Zibi, tam jeszcze opowiem o nim, go przedstawimy, kto to jest Zibi, bo jeszcze go tak na razie, no jak ja pracuję na początku, jeszcze go nie ma. Mhm. Zibi Polak, nie? Mówi do niego,
my man, bo tak się gadało, nie? Bo oni gadają, my man, nie? Jak zaczynaj zdanie, to mówisz, my man, nie? I jak kogoś coś prosiłeś, żeby zwrócił uwagę, to nie mówisz, hej, czy coś, tylko my man, nie? I dopiero adresowałeś. Zybi gada, my man, you can't be in a lobby, nie? Wiesz, nie? In or out, nie? I słuchaj to. A ten gostek, on chyba się zapomniał, znaczy zapomniał, no chyba po prostu nie był u nas w klubie nigdy, albo nie miał do czynienia z bankami, tak. Od razu wypalił, bez zastanowienia, odwrócił się, spojrzał na zbieg i mówił tak, bitch, I'ma get you, knock off your feet for some cash, I'm a cheddar boy, nie? Tylko wam powiem, w skrócie nie będę opisywał, za chwilę jego ciuchy leżały porozrzucane, zgubił wszystkie ciuchy podczas, jak zajęliśmy się nim, za to, że tak powiedział do Zibiego. Po prostu skończył na parkingu w samej bieliźnie. Wyrzuciliśmy te szmaty i zamknęliśmy tylko drzwi, nie? No, ale tak wyglądała ich gadka, nie? I'm gonna get you, knock off your feet for some cash. I'm a cheddar boy, nie? Ale to było tak śmieszne, tego nigdy nie zapomnę. Myśmy to cytowali jeszcze latami i zawsze się z tego śmiemy. I'm gonna get you, knock off your feet for some cash, nie? I to bez wahania, nie? I'm a cheddar boy. Oczywiście nikt nie zrobił, te groźby się nie spełniły nigdy, a Gostek nauczył się mieć trochę szacunku dla starszych, nie? No, ale no możemy pogadać, nie? Temat na następny ten. Dokładnie. No i jakieś ostre historie będą, bo jeszcze takie najgorsze się nie zaczęły, nie? Crazy. Jeszcze najgorsze się nie zaczęły. I pogadamy w następnym odcinku. Zobaczymy. Może 200 lajków. Spróbujemy na 200 lajków. Jeszcze nie osiągnęliśmy tego, ale czekamy na kolejny odcinek i can't wait to record more. I też we were talking about recording in English, maybe. What do you think? Oh, the AI can do it for us, yeah? Yeah. I've seen your demonstration yesterday and it stunned me. It was just, it will make us all redundant in a few years' time. Yeah, take a look. I just did this one earlier. Any language that you want. Привет, денежки, брателло. Сейчас мы с девушкой едем за едой, потому что очень проголодались. За это утро мы еще ничего не ели. It sounds like my voice as well. That's the crazy part. It keeps your voice and you can speak any language you want. But yeah, we can speak English, and maybe because my friends even have been asking me, speak in English or... But this is the real version right now. This is not the AI this version. This is not AI. We really this speaking is us really right speaking. Now, yeah? Trust it's not us. The machine doing for us. Yeah, exactly. But soon we won't be able to tell or differentiate, maybe. But yeah, maybe that's a possibility too. We'll record some episodes in English. Have you ever told these stories in English? Because I assume mostly, like, they're in your mind in Polish. Yes, I did, actually. Yeah, I did. A while ago, somewhere to someone, I'm pretty sure I did, yeah. Okay. Not in Poland, though. You have to, like, just translate the stories in your mind before we tell them. But even if we get some guests on, maybe one day, hopefully, that will force us to speak in English, that would be good. I'll try. Yeah, reach out to some people. So thank you for watching, everyone. Dzięki. Please hit the like. Comment down below. Remember, 7 words minimum. And we'll see you next episode, which will be episode 14, I believe. Yeah, it's going quick. Thanks for watching. And I hope you like the setup, because we came back to this original setup, and I think it's probably... We're jumping between setups. Yeah. We need to find something that works perfectly, but... As you can see, we've got the microphones today, which was an upgrade for us. So let us know if the audio sounds better, or if at least it just sounds a bit more comfortable to listen to. And thanks for supporting. See you next time. Thank you. Nie wiem, jakoś dzisiaj.